Witam Was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Tym razem udamy się do ogrodu przy Passiflorze. Ciekawe, czy można stąd skoczyć. Można, ale bym zginął. Więc lepiej nie. A właśnie. Mamy coś do rozdysponowania. Okej. Czekajcie chwilę, bo coś chyba mam odpalonego. Ty, jak ja tego nienawidzę, włączę coś, to się ładuje, ale nie musi się Wiedźmi na chwilę włączyć, dobra. Wszystko jest okej. Wydawało mi się dziwny dźwięk po prostu. Jak zacząłem nagrywać. Dobra. Dobra, mogę się tam tepnąć. Mogę. To w Temerii dwa dni drogi od Wiedźmina. Nilfgaard przed nam jeszcze przeciwko. Kurde, ciekawe mnie te misje. A niech cię nie strasz. Chciałem wam dać kasy. Nie, to nie. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Ty z tymi dezercji. Dobra, tepamy. Wiedźmińskie eliksiry są zabójcze dla zwykłych ludzi. No, okej. Co ty se myślisz? Ej, ty! Geralt, co zrobiłeś? Bo nawet nie wiem. A, może to? Nie no. Nic nie zrobił. Tepnął się tylko. To zbrodnia? Nikt cię nie śledził? Nie. Zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie. Nic nie może nam umknąć. Gremedvir. Robeir megeila feilte. Gremedvir. Degniskerle espirsena a ekleit. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak łaźnie. Dijkstra. To on ją ma. Są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. Ale co on ma? O, tym ciekawym. Przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka. Musimy się pośpieszyć. No. Idziemy do łaźni. Może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. Może. Już myślałem, że tepać się trzeba. Najciemniej jest pod latarnią. A co, dziwka, że pod latarnią? No w sumie ladańska. Mam nadzieję, że zdążymy. Że Dijkstra nie zrobi. No, tak to popędzę ją. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców. A Filippa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej glimery, Filippa zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. O kurwa. A ja zdążyłem. Ale ratuję go, czy idę... A, ratuję go przed nią, żebym ja go dorwał. Sprytne. Chyba nie docenili Filipy. Miałeś rację. Poddaj się, jeb. Nigdy stąd nie wyjdziesz. Cholerni idioci, za nią!
się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Idziemy razem. Nie ma mowy. Ej, spokój, Geralt, zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekała. Dobrze, zaraz wracam. Aha. Zastanawiam się, czy mogę na nich rzucić, żeby się mnie słuchali. Czy gdzie mogę się wpieprzyć? A coś powiem do niego. Jak mogę się tam wpieprzyć? Dobra. Zaraza rzuciła na nich urok. Zajdźcie go od tyca! Od twojego? Ty klątwy, sam jesteś w klątwie. Niżej powiadacie. Co tam jest ciekawego? Nic, dobra. Ciśniemy dalej. Ciekawe. No raz tu już byłem. Zerżnąć od mięsa! Teraz jestem twoją panią i masz mnie chronić, rozumiesz? Bardzo rozumiem. Stój tu i nie puszczaj nikogo. Ale on jest... Ale przecież tamten koleś jest zbyt głupi, żeby go zahipnotyzować, no bez przesady, no. Ja nie chcę go zabijać. Polubiłem go. No, porozmawiaj. O nie, nie. Wiedźmin nie przyjdzie. Ale z nim przynajmniej można pogadać. Ładna pani zabroniła. Zaraza, na niego też rzuciła urok. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko boli tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Nie da, zahipnotyzowanego. Czyli jedno, coś tak myślałem, że on jest zbyt głupi na zahipnotyzowanie go. Chcę ci pomóc. Pomóc mi umrzeć? Nie do czekania. Czemu nie? Ale ty to powiedziałaś. Ja chciałem ci pomóc, a ty powiedziałeś w czym? Szybkie zabicie to krzywda? Czekajcie. Czekajcie chwilę. Kurde, jednak krzywda. Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. Stary, nie chcę nic mówić, ale masz dziurę w brzuchu. I się ty trochę taki zjarany. Thank you.
pozbieram go. Co tak nagle zamilkłeś? Nie mogę jej zrobić. Dlaczego? Oj tam, Geralt. Czy ona ma... Ona gorzej strzela niż ja w Mountain Lead Warband tym... tą kuszą, tak na dzień dobry. Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Tak. Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. Aha. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi. Nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt. Ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Czas na kutki, kochanku. Niczego jej nie zademonstrujesz. Jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Długo czekałem na ten moment i wybacz, ale twoje plany interesują mnie tyle, co machachamski śnieg. Filipa idzie ze mną i odpowiada. No przynajmniej szczerze jest. Dlatego lubię. No nie spoko. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, dokładnie. Jeżeli się nie myli. Powiedział, niech wie. Więc wiadomość z pierwszej ręki. Emhyr to kłamliwa kura. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. No tu akurat ma rację. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emhyr się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałem, no, że wam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy... Milcz. Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, no, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to już niemożliwe. A jednak. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku. I jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. Możliwe. To kolejny powód, żeby cię zabić. No, niech powie. Słuchaj, co Filipa ma do powiedzenia. Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie, nie umiem... Jak ja go lubię. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy... Jajka na twardo. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma! Zabieraj ją stąd, Geralt! Nie ufałbym jej, jakbym miał nawet tylko tłumaczenia na twardo. Lubię te teksty z Wiedźmina. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam.
gronie przyjaciół. No okej. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Tris. Filipa, nic ci nie jest? Nie, tylko nie widzi. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. Ty, może ona się tepnęła, ale wzrok zostawiła. I dlatego jest ślepa. Tak, Piotr, już czas się udać do lekarza. Chyba u mnie było tak z teleportacją. Dobra, Dijkstra, ciśniemy do ciebie. Dobra, ale do tepa. Tam ci był, dokładnie. No znowu ci debile, no. Wiem, że niektórzy na ciebie krzywo patrzą, ale dla mnie jesteś bohaterem. A, dziękuję. Dobra, zobaczymy, co on tam wykombinuje. W gronie przyjaciół. Już się boję pomyśleć. Jakich on ma przyjaciół? Dlaczego mi się wydaje, że tylko ja tam będę jako przyjaciel? Co i za dużo straży, tak mi się wydaje. Bo przyszedłem kilkanaście metrów i kilkunastu strażników. Jeden strażnik na metr kwadratowy, no. Dobra. Może tam jest. Wątpię, żeby było tam wejście, ale. A nie, jednak. O co chodzi? Kurwa, jeszcze jeden nieludź. Cisza! Załatwimy sprawę szybko. Mamy tu takie małe wiedźmińskie zlecenie. Bierzesz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tytuł. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach. Nie odwracaj kota ogonem, kurdupiu. Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłoży. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie, wiedźminie? Nie, no zajmę się tym. Nie zgadzam się. Nieludź będzie z nieludziem trzymał. Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gul, tylko moja własna babka nieboszczka. Może to... Możliwe. Ja tam się po czwarze nie przyglądałem. Dobre, dobre. A ten się uśmiechnął nawet. To wam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię. To nie będzie konieczne. Przepraszam? Necker, nie guj. Aha. Przepraszam, na jaki to był poziom? Piąty? Już na początku chciałem powiedzieć 13, ale... Neckery rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. Ktoś go tu trzymał w klatce. Drzwiczki są podpiłowane, więc mógł... Aha.
co, załatwiłeś potwora? Ty jeszcze nie. Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie Wiedźmina nająć. I co, udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Znalazłem klatkę, w której zamknięto Neckera. Drzwiczki były podpiłowane. Czyli ktoś chciał, żeby się wydostał. Który z nich to zrobił? Nie mam żadnych dowodów. Nikt tu nie będzie dowodów zbierał. Jeśli żaden się nie przyzna, obu zamknę za utrudnienie pracy straży. Dziękuję za pomoc. Nieźle. Tu masz swoją zapłatę. No, idziemy. No w sumie po co się pierdzić dowodami? Od razu ich zamknę i tyle. Dobra, dzięki za info. Jak przyjdzie Geralt? Jeśli przyjdzie. Skoro nie chcesz gadać, to chociaż polej. Aż... Czekaj. No, nawet nie musiałem. Tak. To bardzo. Wiedźmi. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie, wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, a brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Mam nadzieję, że już nie laguję, bo wyłączyłem parę rzeczy. Już są jedną rzecz. No te jego włosy. To poruszanie się tak dalej. W sumie nawet widzicie pewnie różnicę. Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału. Za to z twoją pomocą. Radowi... No, że powiedziałem, że znalazłem. ...przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdolony. No, dokładnie. Załóżmy, że Radowid mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim. Przy bramie, a na środku wes z solidną kuszą. Widzisz, Geralt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To ja. Wchodzisz w to? Wchodzę. Wchodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Z talarem. Czekam. I z dolarem. Co? Nie chce się wam nadstawiać własnych karków? No nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. No w sumie. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz sumuje jego? Ale on przyjdzie za armią. Rogiem w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Musimy oczyścić most. Moi chłopcy się tym zajmą. A
co ze strażnikami ze świątyni? Nie zlecą się, jak usłyszą to... walkę? Jeśli im się zapłaci, to nie... To jak on no mówił? To niby papuga. Ale to... Ta papuga to też ktoś. Bo to człowiek zaklęty. Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej, jeśli w ogóle dożyjesz. Czyli, że się zgadzasz na walkę z dzikim gonem. Po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz. Spokojnie. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. Okej, dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Wierz mi, zrobiłabym o wiele więcej, żeby pozbyć się Radowida. Już nie mówi o haczyku. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. To było zbyt chamskie. Zany za mną tęsknię. Dobra, ciekawe jak tam u Radowida. Wątpię, żebym tepnął się troszeczkę bliżej, chociaż z drugiej strony... Nie. To sobie wylądowałem. Dobra, nie tędy. Chciałem podczas pływania spieprzyć ze statku, ale nie można. Siera, Dobby, tu cieszy. Panie. Spokojnie. A to chyca. Wiedźmin Geralt. Czego chcesz? Nie, Geralt Wiedźmin. Audiencji. Mam nowe informacje o Filipie Eilhart. Oddaj broń. I za mną. Spoko. Wasza wysokość, Wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. To mi ciekawi. Widzisz, rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informacje o Eilhart. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiam. Aha, żeby zarobić, a zginęli pewnie. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypię złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi.
Drugi przyszedł pocztmistrz z Oxenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Aha. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Panie, don't worry, I'm pro. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała poredanie jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałby się dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! Zwołaj ludzi! Ilu? Wszystkich. Wszystkich. Wiedziałem, że on to powie, no. Taka armia. No przepraszam bardzo, ale nawet tak pułapka. Dzięki temu zabijemy więcej niż przy normalnej walce, ale no bez przesady. Wszystkich. No i? Gdzie ta Filippa? Tak jak mówiłem, w domu na moście, bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar, ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Nie wiesz, gdzie dokładnie ukrywa się Filippa. Beze mnie. Nie bój się. Poradzimy sobie. Oczywiście z twoją pomocą byłoby łatwiej, ale irytujesz mnie już. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Mhm. Twoje ostatnie słowo? Kurwa! Odbić Wiedźmina. To było twoje. Potem na Radowida. To ostatnie słowo, kurwa. Idziemy! Teraz razem! Nigdy się nie nauczysz. Zabił swojego, czy co? Dzięki za pomoc. Czy to on zabił dwóch naraz? Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida, zanim przyjdą posiłki. Ciekawiło mnie to pierwsze, co by on powiedział. Walnij go w plecy, no. Świetnie mi pomagasz. Wiecie coś, z ciekawości wezmę, zobaczę co on powie na to drugie. Oczywiście jak w tym tygodniu się załaduje to gra. Aha. Trzymaj się, jak ty to tylko choroby przenoszą.
Dobra, niech będzie. I tego nawet jeszcze nie widzieliście poza tym. Postanowił odciąć króla Dzikiego Gonu od wsparcia w jego własnym królestwie. Wraz z Geraltem wyruszył na wyprawę przez inne światy, do miasta Tir na Lia, gdzie urzędował... Zobaczymy, jak daleko mnie cofnie. Gels był lojalnym zwolennikiem poprzedniego władcy ludu Olch. Gdy dowiedział się, że Eredin dopuścił się królobójstwa, obiecał pomóc w pokonaniu uzurpatora. A, tu. Dobra, myślałem, że gdzie ty przeskoczyłeś? A co ze strażnikami ze świątyni? Nie zlecą się, jak usłyszą walkę. Może... Co? Nie ma... Dzień. No, puń, puń. I nadrobiliśmy prawie 8 minut. Obyś ty... Wie... Być może... Ja... Pierw... Potem... Pierś... Gdzie... To czemu... Że... Ba... Nie... Pójdziesz tak... Ilu... Wszy... Dobra... Sorry za to, ale... Za te 2 minuty dłużej... No i... Tak jak... Post... Da. I zabić Wiedźmin. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak karzę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Zabij... Za mną. Odbić... Dobra. Myślałem, że coś ciekawszego powiem. Wyjmuj. Wyjmuj. No. Dokładnie. James Bond. W porządku? Mhm. Dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno. Zajebcie go. Dobra. Kusznik. Jebaj, no. Realnie Geralt, nie chowaj broni. Jeszcze sobie powalczymy. No, dobra, spoko. Ale zdzielił, oh fuck.
dowód o ty. Wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunek. A to tak od serca. Oślepiła i zabiła. Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowid nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie to miasto od Redańczyków. Chodźmy. No co, zemściła się. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Niech będzie. Za Temerię. Trzeba się z czegoś cieszyć. To co teraz robię? Partyzantka przeciw czarnym? Nie. Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz, jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhyra zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli wtedy, Velen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię, ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się, kurwa, nie dało. Nie powiedzieliście mi całej prawdy. No, trochę racja. Wiemy, że nie lubisz politycznych gierek, no to położyliśmy akcent na czarodziejów i tak dalej. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Kiedy teatr mu odbija. Mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem, aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ, łącznie z Temerią. Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę.
ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty dwulicowy sukinsynu. Nie pozwolę na to. Ty komu mam, z kim mam być? Powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Nie pozwolę ci zabić Dijkstra. Jak tam to się ucieszył? W takim razie zginiesz razem z nimi. Zajdź. Się kurde. Nie właśnie mu pod mnie! Zostawcie go mnie! Dobra. Za to, że było tamto powtórzenie, no to trochę będzie dłuższy. Nie gadaj. Serio? Możesz, kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie, bo żygasz polityką. Rozumiem. Dokładnie. Pan wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. Dobra. Dobra, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Na razie.